witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczniemy dzisiejszy wieczór z wróżką, naszym 15-dniowym rytuałem. Słuchajcie, oddaliłam świczkę i wszystko płonie oprócz tego, co powinno. Jednak na ołtarzu, rodzaj ołtarzówki i ognia, który oczyszcza, powinien być. W jesiennych nastrojach, z jesiennymi liśćmi. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Gdzie jesteś, mój zeszycie, który wiesz, co odcinamy dzisiaj? Oj, jest. Wszystko mam blisko, a schylić się cza. Odcinania. Gdyby ktoś zapomniał zaklęcia, dzisiaj odcinamy, moi kochani, negatywne emocje. Także to też jest dobre i słuszne. Włączyłam stream 5 minut wcześniej. Mam nadzieję, że już te osoby, które z nami działają, tak jak mówię, możecie wyrywkowo, chociaż fajnie jest 15-dniówkę zrobić 15-dniówką. Oczywiście można nadganiać. Ja trąbię o tym od pół miesiąca, więc myślę, że kto jest rzetelny i ma ochotę, to po prostu z nami tutaj będzie. No i co? Witam raz jeszcze wszystkich, którzy są na czacie. I myślę, że zaczynamy. Jest. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w kroplach wody, wzywam go poprzez rzeki, jeziora, morza i oceany urody. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ognia płomienia, wzywam go poprzez ogniska, kominki i doliny cienia. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ziemi, wzywam go poprzez macierz, pola, łąki, lasy i stosy kamieni. Użycz nam w tym rycie swoich mocy. Potrzebujemy Twojego wsparcia i Twojej pomocy. Wezwaliśmy, kochani, żywioły. Kręgu nie otwieramy, bo był on otwarty wczoraj. A jako, że jest to 15-dniówka, to przez 15 dni po prostu znajdujemy się w kręgu. Odsłonię sobie pentagram. Teraz wezwę Was wszystkich do kręgu i będziemy działać. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie. Poczujcie się bezpiecznie. Zapalamy, moi kochani, nasze świece. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia wszystko czyni gładko. Weźcie swoją świecę w swoje obydwie dłonie. W tych dłoniach wielka moc płynie, a magia w świecy płonie. Powtarzajcie za mną bezpieczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Ja,
stojąc u progu wielkich zmian. Chcę wejść czysta do nowego roku. Oczekuję dobrych, wielkich zmian, a chcę pozbyć się złych uroków. Przywołuję dziś siłę ognia, by spaliła wszystkie negatywy. Dziś oczyszczam wszelkie negatywne emocje. Bez tych energii już jestem szczęśliwy. Za dobre energie serdecznie dziękuję panom, władcom czterech żywiołów. Do was swe prośby kieruję. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa, szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego siłę, poprzez wodę i jej czułość, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez ziemię i jej moc, krąg jest otwarty, lecz niezłamany. U mnie się wyświetliło, że było nas 180 osób, czyli mamy krąg wokół łaseczku dwa razy zawiązany. Dziękuję wam po trzykroć za uczestniczenie w drugim dniu naszego rytuału. Uwielbiamy rytuały miesięczne, prawda? Żeśmy normalnie się tych dekretów natworzyli. Teraz rytualizujemy, odcinamy i nie przejmujcie się, 15-dniowy na październik już jest w mojej głowie. Czy też będzie działo. Znowu na przyciągnięcie dobrych rzeczy w moim domu wszystko lata. Na przyciągnięcie dobrych rzeczy w nadchodzący rok numerologiczny. Także wiecie, czy nie, nie.